wręczać, proszę Państwa, kolejne nagrody. Tym razem jest to konkurs konserwatorski W granicach stylu. On odbywa się regularnie co 2 lata. I w tym konkursie doceniamy właścicieli kamienic prywatnych, ale też instytucje, które z wielkim smakiem, z wielkim pietyzmem odnowiły tą cząstkę naszego miasta, dzięki czemu miasto staje się piękniejsze. Konserwatorskim W granicach stylu w kategorii budynek prywatny za szeroki zakres przeprowadzonych prac, niezwykłą staranność i dbałość przy renowacji kamienicy usytuowanej przy ulicy Kaliskiej nr 31 w Ostrowie Wielkopolskim otrzymuje pan Janusz Ulichnowski. Pierwsza nagroda w konkursie konserwatorskim W granicach stylu w kategorii budynek prywatny za kompleksową, zgodną z historycznym stylem renowację, a także wierne odtworzenie detali architektonicznych kamienicy usytuowanej przy placu Stefana Rowińskiego nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim jest dla pana Jędrzeja Rowińskiego. Zapraszam na scenę. Teraz będą 3 nagrody w kategorii instytucje. 3. nagroda w konkursie konserwatorskim W granicach stylu w kategorii budynek instytucji za wierną stylowi renowację, szczególne poszanowanie i zachowanie detali architektonicznych kamienicy usytuowanej przy ulicy Wrocławskiej 25 dla wspólnoty mieszkaniowej. Zapraszam przedstawicieli. Nagroda w konkursie konserwatorskim W granicach stylu w kategorii budynek instytucji za szeroki zakres przeprowadzonych prac, niezwykłą staranność przy kompleksowej renowacji budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego usytuowanego przy ulicy Gimnazjalnej 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrodę odbierze dyrektor tej placówki, pan Marek Lewicki. Zapraszam. Pierwsza nagroda w konkursie konserwatorskim W granicach stylu za zgodną z historycznym stylem, kompleksową renowację, poszanowanie zabytkowej substancji budynku dawnego wikariatu usytuowanego przy ulicy Gimnazjalnej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika. Po odbiór nagrody zapraszam księdza prałata Tomasza Ilskiego. Konkursowa miała mały problem, ponieważ wszystkie propozycje to były pojedyncze kamienice, ale na konkurs nadesłano również kompleks budynków i dlatego postanowiono wręczyć wyróżnienie, ale wyróżnienie specjalne w konkursie właśnie konserwatorskim W granicach stylu za rewitalizację dawnych budynków koszarowych i renowację zabytkowego ogrodzenia przy ulicy Kościuszki 21. Tam powstał tak zwany skwer Kościuszki. Wyróżnienie specjalne jest dla firmy NTM Consulting, a odbierze je pan Tadeusz Mazek. Do wspólnej fotografii, bliżej publiczności.